Jest dzisiaj z nami Samsung Galaxy A55 5G. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak, ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też. Ostatnio jeden z widzów zadał mi pytanie, kiedy będzie w końcu test telefonu dla zwykłego zjadacza chleba ze smalcem. Nie wiem, czy to jest ten poziom, ale na pewno nie jest to telefon za 8, 9, 7, 6 tysięcy. Ten telefon kosztuje 2099 zł, co jest niezłym postępem w stosunku do zeszłorocznego modelu, bo A54 5G kosztował na start 2399 zł. Ten telefon, powiem szczerze, zaskoczył mnie i to zaskoczył mnie naprawdę bardzo pozytywnie. Samsung dopracował Exynosa. I to, co w zeszłym roku było wadą tamtego telefonu największą, w tym roku żadną wadą nie jest, a nawet jest zaletą, bo naprawdę ten telefon pracuje bardzo sympatycznie. Za chwileczkę o wszystkim opowiem. Pudełka może nie będę otwierał, bo po co robić siarę tutaj producentowi. W pudełku był telefon, jest kabelek i jest szpileczka. I tyle, tak? By było tytułem wstępu, to teraz opowiadam o telefonie. Zaczniemy sobie oczywiście od budowy, a budowa jest taka, jakbyśmy mieli do czynienia z telefonem z wyższej półki, a nie z półki średniej, dlatego że z tyłu mamy szkło Gorilla Glass, z przodu mamy tak samo szkło Gorilla Glass Victus Plus, a tutaj te boki są aluminiowe, a nie plastikowe. Jak widzicie, tutaj są przeszycia antenowe, to aluminium jest takie fajne, coś w stylu szczotkowanego, nie gładkie. No, bardzo ładnie to wygląda, bardzo szlachetnie i naprawdę w tym przedziale cenowym to jest jedna z lepszych jakości wykonania, z jaką miałem do czynienia. Tył jest oczywiście taki sam jak we wszystkich Samsungach, czyli trzy oczka obiektywów osobno, bez żadnej wyspy, w związku z czym to też jest ok, dlatego że to jest charakterystyczny design Samsunga. No i też sporo dzieje się tutaj na tych bokach, dlatego że tak, tutaj mamy USB-C, telefon jest wodoszczelny IP67, czyli 30 minut w słodkiej wodzie, no i to jest kolejna zaleta. Tutaj mamy głośnik, szczelinę do głośnika jedną, a druga jest tutaj, taka wąziutka, nie wiem czy widzicie, pomiędzy wyświetlaczem a tą aluminiową ramą. A jak to wszystko brzmi, już pokazuję, dlatego że brzmi to moim zdaniem nie najgorzej jak na urządzenie za takie pieniądze. Zatkać uszy. No, więc są tam jakieś basy i naprawdę za te pieniądze to absolutnie nie narzekam na dźwięk. Bardzo fajny tak samo jest dźwięk na słuchawkach z możliwością ustawienia dźwięku. Także no, pod względem dźwiękowym doskonały telefon. Tutaj to jest tak, że ta rama jest aluminiowa, natomiast przyciski umieszczono nie wiem po co na takim wzgórku, o, tak to nazwijmy, przez co one są dosyć wysoko, tak? Zwłaszcza tutaj ten przycisk do regulacji głośności i niestety często jak tutaj chciałem sięgnąć, to musiałem zmieniać chwyt telefonu, no a przez to, że telefon nie jest mały, jest raczej duży, no to to jest jakiś tam mały minusik. No i teraz tutaj na górze jest slot na, uwaga, dwie simki, ale jedną simkę można zastąpić kartą pamięci. Jeden z niewielu telefonów, w którym cały czas można zainstalować kartę pamięci. Ja mam wersję 128 do 1 terabajta pamięci. Można jeszcze kartę zainstalować, w związku z czym jak ktoś lubi trzymać muzykę, filmy właśnie na osobnej karcie, no to będzie w niebo wzięty i rzadko się spotyka już telefony z taką możliwością. O, no i taka byłaby budowa tego telefonu. Telefon jest przez to, że te materiały są szlachetne, czyli jednak szkło, czyli jednak aluminium, no to nie jest najlżejszy, 213, jeżeli dobrze pamiętam, gramów ważne, jest też dosyć duży, a przez to, że te boki są płaskie, no to on tak się trzyma w dłoni średnio, tak? Jak tutaj te tyły mamy zaokrąglone, to te telefony troszeczkę lepiej leżą w dłoni, ale też nie jest to nic, na co bym narzekał.
No to teraz przód. Wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, odświeżanie 120 Hz, obsługa HDR10+, jasność maksymalna 1000 nitów, co wydaje mi się jasnością dosyć niską, zwłaszcza w stosunku do tego, co widziałem na dworze, jak chodziłem z tym telefonem. Zaraz zobaczycie mnóstwo zdjęć, ładna pogoda. Nigdy nie miałem sytuacji, żebym nie widział czegoś dobrze na tym wyświetlaczu, no ale tak jest podane w specyfikacjach 1000 nitów. Wydaje mi się, że może być to troszeczkę więcej. Nieważne. Płaski wyświetlacz bez żadnej folii aluminiowej na nim, ale też jak widzicie tutaj nie mam absolutnie żadnego zarysowania, więc to Gorilla Glass Victus Plus chyba nieźle się sprawuje. Zastrzeżenie, jakie mogą mieć niektórzy, to jest to, że te ramki wokół wyświetlacza są grube. Ja nie chcę bronić Samsunga, ale troszeczkę rozumiem, w sensie, że klasa S musi mieć jakiś wyróżnik, w związku z czym tam są jaśniejsze wyświetlacze i te rameczki są po prostu tam cieńsze, a tutaj w takiej klasie dla ludzi, zwykłych zjadaczy chleba ze smalcem, jak już powiedziałem na początku, no to te rameczki są po prostu troszeczkę grubsze, a nawet niektórzy powiedzą, że obrzydliwie grube. No to już jak kto woli, mi osobiście to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Kamerka do selfie tutaj jest na górze, działa tak, dwukrotne uderzenie w celu wygaszenia i wybudzenia. No i teraz jak widzicie jest odblokowywanie twarzą. Działa dobrze. No i jest też czytnik linii papilarnych, który działa też dobrze, przy czym trzeba, warunek jest taki, trzeba się nauczyć, żeby ten palec jednak troszeczkę dłużej na nim został. To nie jest takie, wiecie, przytknięcie i już. Chwilkę ten palec musi na tym czytniku pozostać i wtedy nie ma żadnego problemu z odblokowaniem. Mamy też Always On Display, ale to też jest różnica między S-kami a tą klasą. Tutaj nie mamy możliwości wyboru jakichś milionów Always On Display, jeden wzór, no ale za to pokazują się powiadomienia ze wszystkich aplikacji, tak jak widzicie. I jeszcze szybciutko sobie wejdziemy w ustawienia, żeby wam pokazać, cóż my możemy tutaj sobie zrobić z tym wyświetlaczem. To wygląda tak. Jasność, typ ciemny to wiadomo, płynność ruchu adaptacyjna albo 60, czyli tutaj do 120 to 60, no ale to jest 60-120, a nie od 1 do 120. Typ ekranu, ja mam żywy, naturalny, balans bieli, tutaj można sobie ustawić, więc też każdy sobie tam dopasuje. Czcionka, powiększenie ekranu, aplikacje na pełnym ekranie, wcięcie, wygaszanie ekranu, tutaj ustawiłem sobie 5 minut, żeby mi cały czas nie gasło i tak dalej, i tak dalej. No, więc tak to wszystko wygląda, no i znowu na wyświetlacz absolutnie nie narzekam. No to teraz działanie, czyli co my mamy tutaj w środku. Tak jak już mówiłem, Exynos 1480, czyli nowa jednostka, w zeszłym roku było 1380, jeżeli dobrze pamiętam. Ta jest nowa, dopracowana, poprawiona i ona działa bardzo dobrze. Oczywiście, od razu mówię, jeżeli ktoś szuka najwydajniejszego smartfonu na rynku za te pieniądze, no to nie jest ten adres, tak? Bo są jakieś różne Poco, Xiaomi, które mają mocniejsze procki, które tam wykręcają pewnie z milion w AnTuTu. Tutaj w AnTuTu mamy już, pokazuję, choć no tutaj AnTuTu, 732 tysiące punktów, ale to wszystko pozwala na naprawdę całkiem fajną pracę, przyjemną, płynną, bez żadnych zacięć, bez żadnych spowolnień. No jasne, zdarzą się jakieś tam mikroprzycięcia, no bo to jednak jest Exynos Samsunga, a nie Snap Qualcomma, ale to wszystko jest na totalnie akceptowalnym poziomie, naprawdę tutaj na nic nie narzekam, już pokażę jak się wczytują jakieś strony. Oczywiście wejdziemy sobie na moją ulubioną. Tak to wygląda, jak widzicie chwilkę trzeba poczekać, żeby się nam strona wczytała. Czyli to nie jest topowy telefon, ale jak się wczyta, proszę bardzo, bardzo ładnie śmiga. Tak jak już mówiłem, 8 GB RAM-u, możemy wirtualnie go powiększyć o 8, no i też to trzymanie zakładek w pamięci jest w porządku. To jest Samsung, w związku z czym on raczej nie wyrzuca szybko rzeczy z pamięci, nie czyści tej pamięci tak jak chińskie telefony, więc tutaj jest wszystko okej.
O czym jeszcze powinienem powiedzieć? Jakość rozmów telefonicznych, no to wiadomo, bez żadnego problemu. GPS też bez żadnego problemu. NFC też bez żadnego problemu. No, wszystko tutaj w tym telefonie jest tak, jak być powinno. I naprawdę moje duże zaskoczenie, tego telefonu używa się o wiele, o wiele, o wiele przyjemniej niż tego telefonu w zeszłym roku. Jeszcze jedno, czy on się nam przegrzeje? Nie. On w takim normalnym zastosowaniu, czyli w sytuacjach, do których on jest przeznaczony, czyli oglądanie właśnie jakichś tam YouTube'ów, jakiegoś wideo, przewijanie, czytanie jakichś stron internetowych, tego typu rzeczy, on się absolutnie nie grzeje. Jeżeli zaczniecie grać, no to tak, on się wam troszeczkę zrobi cieplejszy i tak, tak jak już powiedziałem, są lepsze telefony do grania za te pieniądze, ale też no, ten telefon nie jest po to stworzony, żeby na nim grać w CSGO albo w cokolwiek innego. Oprogramowanie tutaj szybko. Samsung zrozumiał, że dla użytkowników ważne są oczywiście funkcje, jakie są w oprogramowaniu, ale najważniejsze, tak mi się wydaje, jest wsparcie. W związku z czym w tym urządzeniu po pierwsze dostajemy na start Androida 14, a po drugie mamy 4 duże aktualizacje systemu i 5 lat poprawek bezpieczeństwa. No czyli tak naprawdę przez 5 lat ten telefon jest zaopiekowany, skończy na Androidzie 18. Nie mam pytań, tak? Wiele flagowców konkurencji nie ma takiego wsparcia, jak ma ten telefon, więc to jest jak najbardziej okej. No i nakładka One UI, sporo rzeczy, takich samych jak w innych telefonach Samsunga. Jest integracja z systemem Windows, jak mamy słuchawki Samsunga, smartwatch Samsunga, to wszystko bardzo ładnie się nam automatycznie łączy, w zasadzie nic nie trzeba robić. Nie wiem, czy pokazywać ustawienia, no bo tutaj chyba nie ma sensu, motywy, ekran startowy, to Always on Display. No wszystko tutaj jest tak, jak być powinno, absolutnie nie ma na co narzekać. No to obracamy ten telefon do tyłu i jedziemy ze zdjęciami. Tutaj jest dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. Tu się nic nie zmieniło, czyli obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1.8, szeroki kąt 12 megapikseli, światło 2.2, a obiektyw główny jest optyczną stabilizacją obrazu, więc to od razu mówię. Makro 5 megapikseli, więc jak ktoś lubi się pobawić tymi zdjęciami z bliska, no to lepsze 5 megapikseli niż 2 megapiksele. Selfie 32 megapiksele, aplikacja, no jak to aplikacja, typ rozrywka, typ portretowy, nocny, zdjęcie, wideo, makro, a więcej mamy profesjonalny, profesjonalny dla wideo, jedzenie, panorama, bardzo zwolnione tempo, hyperlapse, podwójne nagrywanie i jedno ujęcie. Jakie są zdjęcia? Więc jeżeli różnica w zdjęciach jest, to ona nie wynika z optyki, tylko z mocniejszego procka, czyli z lepszego procesowania tych zdjęć, a zdjęcia są fajne, natomiast no nie można, znaczy z plusów, tak? Fajne, ładne, mocne kolory, dobra szczegółowość, ładna rozpiętość tonalna. No do takich zdjęć tutaj się nie ma co absolutnie czepiać. Z minusów, które też są już niestety tradycyjne dla Samsunga, no to minusy są takie, że autofokus jest łapany, znaczy ostrość na obiektach jest łapana różnie i czasami zdarza się, że na przykład jak tutaj chciałem, no to zawsze ten pierwszy listek był rozmyty, ten drugi dopiero był i za diabły nie mogłem tego pierwszego listka złapać ostrego. No, z tą ostrością Samsung niestety miewa problemy. To jest jedna rzecz. No, w zasadzie to tyle, tak? Cała reszta jest tutaj okej. Dlatego, że o, tutaj też ten pierwszy plan, pierwszy kwiatek niestety nie najostrzejszy. No i też łapanie ostrości na ruszających się obiektach też nie jest najlepsze, w związku z czym jak ktoś ma śpiącego kota, no to bomba, ale jakby ktoś chciał zrobić zdjęcie, jak się kot rusza, jak się kot bawi, albo jak ktoś ma dziecko i chce fotografować dużo dzieciaków, no to też pod tym względem będą jakieś lepsze telefony, bo weź powiedz małemu dziecku, żeby stało i się nie ruszało, bo tata, mama teraz będzie robiła zdjęcie. No nie da się, wiecie doskonale, że się nie da, tutaj proszę bardzo, Rysiek, przekonywałem Ryśka, Ryśku, nie ruszaj się, no ale Rysiek zawsze tam, a to łbem zakręcił, a to coś, no i te zdjęcia nie są złe, ale no, ale tutaj się udało, tutaj się udało, tutaj w miarę też. Typ nocny jest okej, jest ładny, w sensie, że nie robi dnia z nocy, tylko ładnie wyostrza. O, proszę bardzo, taka jest różnica, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. O,
tutaj pies córki i tutaj na przykład ten jest ostry. No ale tutaj już, no, gamoniu się ruszyłeś i jesteś nieostry. Selfie jest w porządku. Filmy. Filmy są dużą zaletą, dlatego że mamy 4K i mamy możliwość przechodzenia pomiędzy obiektywami podczas nagrania. No to się nie zdarza często. W sumie jestem ja osobiście w tych pieniądzach z tego telefonu, z jego możliwości foto, wideo zadowolony. Już nie gadam. Oglądajcie. Witam. To jest nagranie 4K, podczas którego można przechodzić pomiędzy obiektywami. To Samsung. Można ciutkę się przyzumować za pomocą przycisku, a na maksa 10-krotnie. Jesteśmy na nowej kładce otwartej tuż przed wyborami. Powiem tak, lata mijają, a od lat 90. przyzwyczajenia się nie zmieniają. I niezależnie od opcji politycznej, no, zawsze jest dobrze coś otworzyć, przeciąć i tak dalej. Tym razem w Warszawie dostajemy kładkę. W sumie fajna i się cieszę. Dzień dobry, a to jeszcze ja z przodu, żeby zmniejszyć wasz ból, to nagrywam pół na pół. Czyli połowa kamerką do selfie, a połowa kamerką przednią. No i co? No i tyle, tak? Nie ma trybu portretowego. W tym telefonie to jest jednak zarezerwowane dla klasy wyższej. A tutaj wygląda to całkiem ok. Znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5000 mAh, więc w porządku bateria. I przy tym Exynosie ten telefon spokojnie wytrzymywał mi 2 dni bez żadnego problemu, z palcem w nosie albo gdzie tam chcecie ten palec sobie włożyć, na przykład do ucha. I ładowałem go zawsze 3 dnia wieczorem. Raz czy 2 razy mi się zdarzało, że podładowałem go gdzieś tam wieczorem 2 dnia, więc pod względem baterii absolutnie nie narzekam. Natomiast tempo ładowania 25 watów, tak? Tutaj Samsung jest konsekwentny, w związku z czym to ładowanie jest wolne. Ja nie mam ładowarki Samsunga, tylko ładowałem jakąś dużą ładowarką, ale to mi zajmowało i tak zawsze ponad godzinę, jakieś godzina 15, godzina 20, no to chciałoby się, żeby to jednak było troszeczkę szybciej. Nie ma ładowania indukcyjnego. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie? No więc muszę wam powiedzieć, że telefon bardzo zaskoczył mnie na plus. Zeszłoroczny A54 mocno mnie zniesmaczył, dlatego że tam stosunek cena, jakość cena, zwłaszcza z zestawieniem z tamtym procesorem, no, był słaby, tak? Po prostu był słaby. Tamten procek nie był najlepszy, natomiast tutaj
w zasadzie nie mam na co narzekać. Wykonanie świetne, naprawdę doskonałe w tej klasie. Oprogramowanie doskonałe, ekran doskonałe, zdjęcia bardzo fajne, bateria bardzo pozytywnie zaskakuje, jestem nią zdumiony. Ilość aktualizacji, wsparcie. No, ten telefon ma wszystko to, co potrzebują ludzie, którzy nie specjalnie pasjonują się telefonami, natomiast chcą mieć urządzenie niezawodne, które im będzie długo działało i nie będą go musieli wymieniać za rok, dwa albo trzy. No i pod tym względem ten Samsung jest po prostu doskonały i zdecydowanie odrobił lekcję od zeszłego roku. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.